Manuela, módlcie się za synod, w którym diabeł ma swoje miejsce. Jezus do Manueli Strak, 10 lipca 2023 roku. Dla Ciebie przelałem moją najdroższą krew do ostatniej kropli. Dałem Ci wszystko. Teraz oddaj tę krew wiecznemu Ojcu w ramach zadośćuczynienia. Chcę otworzyć Wasze serca, bo jestem Królem Miłosierdzia, który kupił dla was życie na krzyżu, życie wieczne. Nie podążajcie za innymi naukami, bo one nie prowadzą do Ojca. Prowadzę cię do życia wiecznego. Jestem drogą do Ojca przedwiecznego. Spójrz na mnie, spójrz na moje najświętsze serce. Amen. Święty Michał do Manueli Strak, 18 lipca 2023 roku. Otwórz swoje serce na swojego Zbawiciela, na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Spotkacie Go w Kościele Świętym. Niektórzy nie zrozumieli, że trzeba Go tam spotkać, że Kościół Święty musi głosić Jego Słowo. Wtedy ludzie otworzą swoje serca. Jeśli jednak przykazania nie będą tam przestrzegane, serca ludzi się zamkną. Głoście Słowo. Oto zadanie Kościoła, waszego Zbawiciela, Króla Miłosierdzia. Przyszedłem do was, aby nawracać ludzi, wzywać ich, aby pozostali niezachwiani i wierni, aby podążali za tradycją apostolską i Pismem Świętym. Módlcie się za synod, na którym diabeł ma swoje miejsce. Módlcie się bardzo. Nawet jeśli nie znasz ich osobiście, módlcie się co 25 stycznia przy studni Marii Annunciaty Sewernicz. Odmawiajcie różaniec do Najświętszej Krwi. Pan pokropi cię swoją najdroższą krwią każdego 25 aż do swojego powrotu. Czyni to dlatego, że w tym dniu nie ma Najświętszej Ofiary, Mszy Świętej, Quis ut Deus.